Okej, halo, halo, witam serdecznie. Dzisiaj przygotowałem dla was kolejny materiał z wstecznej kompatybilności PlayStation 5. Ostatnio zrobiłem z tego taki pierwszy odcinek, przetestowałem w tym The Last of Us Part 2, God of War, Days Gone, Ghost of Tsushima oraz Shadow of the Colossus, więc jeżeli interesują was te tytuły, no to w opisie znajdziecie linka do tego materiału. No a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w kolejne ważne ekskluzywy, tak jak na przykład The Last of Us, Uncharted 4 oraz kilka innych. No i mam nadzieję, że w miarę dobrze tutaj wszystko przedstawię. Dobra, więc pierwszy tytuł, jaki sobie przetestujemy, to The Last of Us Remastered, a więc po raz pierwszy gra wychodziła na PlayStation 3. Jeżeli dobrze pamiętam, działała ona wtedy na jakimś, nie wiem, beznadziejnym 720p, jeszcze w 30 fps-ach. Potem ja osobiście po raz pierwszy grałem w to dopiero na PlayStation 4 Slim. Było to jeszcze Było to 1080p 60 klatek na sekundę, więc wtedy już wyglądało to całkiem przyzwoicie, muszę przyznać. Potem mieliśmy PlayStation 4 Pro, to już było 4K 60 fps-ów. No jeżeli chodzi o PlayStation 5, działa to tak samo jak na PlayStation 4 Pro, tylko z nieco, powiedzmy, poprawioną grafiką. Wszystko jest, powiedzmy, nieco ostrzejsze, nieco lepsze tekstury. No i tak to się tutaj prezentuje. Dobra, więc przechodząc do samego gameplayu, ja osobiście nigdy nie grałem w tryb multi, więc nie wiem, co z tego w ogóle wyjdzie. Zawsze się skupiałem właśnie na tym single player, na multi, nie mam pojęcia, jak się tutaj w ogóle rozgrywa, więc mam nadzieję, że cokolwiek w ogóle tutaj z tego wyjdzie, więc chodźmy za naszym. Nawet nie wiem w ogóle, jaki jest tutaj cel tej gry. A, mamy tutaj w dolnym lewym rogu właśnie ile osób nam tutaj zostało. Pewnie będzie się można jakoś tutaj respić, ale to za jakiś czas. Ktoś z naszych nie żyje? Wow! Którędy? Dobra, i po prostu wspaniale. A, tutaj był, najlepiej. I w sumie nie żyjemy. Więc to było na tyle. Właśnie, kurde, co to za nasi tutaj teammate'i są i po prostu umieram. No, mamy przeciwnika, proszę bardzo. Zabity przeciwnik, proszę bardzo. Pierwszy frag w historii w trybie multi. Znakomicie. Więc shotgun jednak się opłaca, się okazuje. Proszę bardzo. Skillowa broń. Ale stresująca rozgrywka, nagła śmierć, tak jak w CS-ie. O! Mordujemy, come on! Ubity! Tak jest, mordujemy przeciwników, proszę bardzo. Nice. Ale jak ja tutaj dużo zdrowia mam. W ogóle nie stać mnie tutaj na nic, niestety. Może ktoś z naszych by mnie tutaj uleczył. Kurde, co się stało? What the hell? Nie mam pojęcia nawet. Ale beznadzieja i tyle. No cóż, w takim razie moje staty chyba pozostają tutaj dużo do życzenia. Jeszcze tańczy na mnie, co za pajac w ogóle, mogę go zreportować. Co to było? Dobra, w takim razie proszę bardzo, przechodzimy do Uncharted 4. No i tutaj mamy do czynienia z typowym 4K 30 fps-ów. W sumie wygląda to tak samo jak przy PlayStation 4 Pro. Być może trochę lepiej właśnie tutaj przedstawiona grafika, nieco większa tutaj szczegółowość. Więc jest tutaj drobna poprawa, bym tak powiedział. Aczkolwiek nie aż tak bardzo tutaj znacząca. W każdym razie ostrość jest tutaj na najwyższym poziomie. Wszystko wygląda po prostu super przejrzyście. Więc pod tym kątem wspaniała sprawa. Jednak grając w te wszystkie gry inne, które są tutaj dostępne w 60 fps-ach, takie jak na przykład ten God of War, Days Gone, Ghost of Tsushima, i potem przechodząc na te 30, jednak jest to trochę słabo tutaj wyglądające. Jednak myślę, że 60 fps-ów powinno być tutaj takim wielkim standardem, ale no niestety jak na razie Uncharted 4 tego tutaj nie obejmuje. Więc nie jest to do końca wina jeszcze tego samego Sony, tylko powiedzmy bardziej, że Naughty Dog, że po prostu jeszcze nie zrobili do tego wszystkiego tutaj odpowiedniego update'u. Myślę, że jest to praktycznie pewne, że dałoby się tutaj po prostu zmniejszyć nieco tą całą rozdzielczość, grafikę, no i wtedy po prostu upscalować do tych 60 fps-ów, nawet nie wiem, powiedzmy w jakimś 1080p, może 1440, no ale jak na razie takie rzeczy są tutaj niemożliwe. Więc nie wiem, taki wybór pomiędzy dwoma trybami byłby naprawdę bardzo ciekawy. No ale jak na razie wygląda to tylko i wyłącznie w taki oto sposób, więc nie wiem, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. A ja sobie tutaj wyskoczę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ło, tutaj się da przejść tak szybko, proszę bardzo. Czy ja mogę jakieś tutaj speedruny wykonywać? Zrobimy sobie coś tutaj agresywnego i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Halo, nikt mnie tutaj nie widzi. O nie, zauważyli mnie. Coś ty narobił, Nathan. Masz poważne kłopoty. Nigdy w sumie tutaj nie wpadłem w ten sposób, więc nie wiem, ciekawa sprawa. Dobra, więc kolejny interesujący tytuł, który chciałem wam tutaj przedstawić, to The Last Guardian. Więc jeżeli nie wiecie, jest to taka gra przygodowa, coś w stylu Shadow of the Colossus. Czyli, że jesteśmy tutaj takim małym chłopcem i jesteśmy tutaj w drużynie z takim ogromnym, nie czy potworem, taką bestią, w sumie całkiem przyjazną. No i z tego co wiem, gra tutaj funkcjonuje w chyba jakichś 30 FPS-ach jednak oraz 4K, aczkolwiek istnieje tutaj, to jest bardzo dziwna sytuacja. Okazuje się, że jeżeli mamy tutaj tą grę na płycie, jeżeli właśnie na płycie to wszystko tutaj posiadacie, to wtedy możecie zagrać w 1080p 60 FPS-ach. Ale jeżeli ja osobiście tutaj gram na... no nie mam niestety tej całej płyty, tylko mam właśnie to przez neta ściągnięte w wersji cyfrowej, no to niestety wygląda to tak jak wygląda. Mamy tutaj 4K 30 FPS-ów i no i niestety tak to tutaj się prezentuje. Więc ja osobiście nigdy w to nie grałem, dokładnie nie wiem jak to tutaj wygląda ta cała rozgrywka, aczkolwiek muszę przyznać, że wygląda całkiem ładnie ta cała grafika, bym powiedział. Bardzo mi przypomina to Shadow of the Colossus, tylko w nieco właśnie innym stylu. Myślę, że Shadow of the Colossus w sumie lepiej się tutaj prezentował, więc nie wiem, co wy o tym wszystkim sądzicie. A więc jeżeli chodzi o samą grafikę, no to chyba to było na tyle. Raczej nie będę tutaj dłużej tego wszystkiego przechodził, a więc nie wiem, proszę bardzo, trzymajcie tutaj taki krótki gameplay. No i sobie przejdziemy zaraz tutaj jeszcze dalej. Dobra, więc kolejny tytuł, który chciałem tutaj wypróbować, to Battlefield 1. Z tego co widziałem, gra funkcjonuje tutaj w 4K 1800p, więc praktycznie natywne 4K, więc myślę, że pod kątem graficznym będzie to jedna z najlepiej wyglądających tutaj produkcji, więc dobra, nie trzeba tutaj żadnych update'ów, zagramy sobie powiedzmy online, a nie mogę jednak tego tutaj zagrać, powiedzmy, że zagramy sobie jakąś tutaj kampanię. No ja osobiście nie grałem nigdy w kampanię właśnie z tego tytułu, więc dokładnie nie wiem czego się tutaj spodziewać, ale powiedzmy, że zaczniemy jako, nie wiem, goniec, niech będzie i tak, są tutaj różne kampanie, więc zaraz zobaczymy. Gra jest w ogóle dostępna właśnie w tym PlayStation 5 Collection, PlayStation Plus Collection to się chyba tutaj nazywa, więc jeżeli lubicie właśnie FPS-y, to właśnie tutaj macie taką jedną grę, można sobie właśnie tutaj kampanię wypróbować. Ja osobiście kiedyś właśnie grałem w to jeszcze na PC-cie, jeszcze miałem wtedy beznadziejną kartę graficzną GTX 760, to jeszcze moja o wiele starsza karta, więc wtedy wyglądało to trochę średnio, jeszcze grałem w tam chyba w 1080p, na teraz zagranie właśnie w tym 4K, takim nienatywnym, ale 1800p jednak będzie o wiele lepszym spektaklem, tak bym stawiał. Zaraz zobaczymy. R1, aby użyć lornetki. Okej, kurde, muszę przyznać, że ta gra wygląda po prostu spektakularnie. Po prostu zobaczcie, jak to wszystko tutaj dobrze działa. And wszystkie gry, jakie do tej pory tutaj przeglądałem dzisiaj, no to były tutaj w 30 klatkach na sekundę, a teraz przechodzimy do 60. No i w sumie grafika jest tutaj tak przepiękna w porównaniu do tych innych gier. Dajcie spokój. To jest jeszcze tutaj najbardziej ostre, więc jeżeli chodzi o ten tytuł, to wygląda niesamowicie dobrze. Ale jeżeli chodzi o te cutscenki, w sumie chyba są w jakiejś, nie wiem, mniejszej rozdzielczości tutaj zrenderowane. W każdym razie sama rozgrywka, może zaraz sobie tutaj przyjdziemy do samej akcji, to będzie się więcej działo, więc zobaczymy. Nie no, ale jeżeli chodzi o rozgrywkę w Battlefield 5, moim zdaniem to najlepiej się tutaj prezentuje, jak na dzisiejszy odcinek, więc jeżeli jeszcze tego nie wypróbowaliście, to te 60 FPS-ów jednak robi tutaj taką dobrą robotę. Super mi się w to gra. O, proszę bardzo, jak się tutaj walczy? No nie, strzelanie na padzie, come on, no. Niestety ja się wychowałem tutaj na klawiaturze oraz myszce, więc celowanie wygląda dosyć słabo i to było na tyle. No i niestety nie żyje. 1915. A więc w każdym razie polecam serdecznie, super tutaj mi się tutaj gra, 1800p 60 fps-ów, więc jedna z najlepiej wyglądających gier na konsolę PlayStation 5 na dzień dzisiejszy. Nie wiem, co wy o tym tutaj sądzicie? Dobra, więc na koniec zagramy sobie jeszcze w Driveclub. Jest taka wyścigówka, która miała swoją premierę na PlayStation 4. Właśnie jak wychodziło PlayStation 4, to równo ta wyścigówka również tutaj wychodziła. Dla mnie osobiście jedna z najciekawszych wyścigówek w ogóle w jakie grałem. Może zaraz po Forzie Horizon 4 chyba najbardziej mi się tutaj podobała. Więc kiedyś grałem w to na 4K... Nie, kiedyś na PlayStation 4 Slim, jak w to grałem, to było 1080p oraz 30 fps-ów. Teraz jest to 4K 30 fps-ów, więc jeżeli chodzi o grafikę, wygląda to trochę lepiej. Muszę przyznać, że pod kątem graficznym jest to chyba jedna z najlepiej wyglądających gier w ogóle, w jakie kiedykolwiek grałem, jeżeli chodzi o te wyścigówki, więc pod tym kątem bez wątpienia bardzo przyjemna tutaj wyścigówka. Jeżeli w ogóle jeszcze tego nie znacie, no to bardzo dobrze tutaj wygląda. Na przykład nawet porównując do jakichś tutaj zupełnie nowych wyścigówek, jakiś tam Dirt 5 przykładowo, no to myślę, że Driveclub, gra z 2013 roku chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to i tak wygląda tutaj lepiej niż gry z 2020, więc jedna z najlepiej wyglądających gier. Bardzo słabo, że jest tutaj tylko i wyłącznie 30 fps-ów, niestety 60 nie ma i raczej nigdy nie będzie, ponieważ studio, które za to odpowiada, czyli w sumie już zapomniałem jakie, ale większość z tych osób przeszła do zupełnie innego studia, chyba jakiegoś tam Codemasters. No to niestety większość przeszła i studio zostało po prostu zbankrutowało. No i raczej nigdy nie spodziewałbym się tutaj update'u do 60 fps-ów, niestety. No i tak, żebym się nie spodziewał, żeby kiedyś wyszła kontynuacja tej serii. A szkoda, naprawdę bardzo przyjemna tutaj wyścigówka. Pamiętam, że jak wychodziło PlayStation 4 Slim, właśnie wtedy sobie to kupowałem jakoś tam w 2015 czy 2016, no to była pierwsza gra, w jaką grałem na PlayStation, pierwsza wyścigówka, w jaką grałem na padzie. No i zawsze miałem po tej grze super wspomnienia, więc fajnie sobie w to po raz kolejny zagrać. Muszę przyznać, że do tej pory jedna z najlepiej wyglądających wyścigówek, w jakie kiedykolwiek grałem, i nie wiem, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Jak nawet na dzisiejszy dzień wygląda to bardzo dobrze, tylko właśnie tutaj trochę bolą właśnie te wszystkie 30 fps-ów. No spójrzcie tylko na te warunki pogodowe, te wszystkie tutaj drobinki śniegu, które właśnie tutaj padają, te wszystkie właśnie krople deszczu na kamerze. Myślę, że to jest po prostu super realistyczne, że w żadnej innej grze chyba nie wyglądało to aż tak tutaj dobrze. Więc nie wiem, moim zdaniem dobry tutaj update, wszystko wygląda naprawdę bardzo solidnie, no ale w porównaniu do PlayStation 4 Pro nie ma tutaj jakiejś zbytnio wielkiej różnicy. W każdym razie bardzo przyjemny tytuł, więc polecam się tutaj z nim zapoznać. Tutaj są właśnie różne zawody. Pamiętam, że chyba wygrałem kiedyś to całą kampanię, więc myślę, że chyba najmniej popularna gra z całego dzisiejszego odcinka, aczkolwiek ja osobiście chyba zagrałem w nią najwięcej. Tutaj była też długa kampania, z tego co pamiętam. Takie zbijałem tutaj kiedyś te 60 poziomy. No dobra, więc to było w sumie chyba na tyle na dzisiejszy odcinek. Przedstawiłem wam tutaj 5 takich gier, w sumie w większości ekskluzywy, oprócz tego Battlefielda. Więc tak, więc mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie lajki, suby, dzwonki. Przy okazji zamknę tą grę i jeżeli chcielibyście zobaczyć jakiś kolejny odcinek, jeżeli chodzi o takie gry na płytach, to już mi się tutaj skończyły w zasadzie, więc jedynie jakieś tutaj gry z PlayStation Plus Collection mógłbym tutaj, powiedzmy, zainstalować i wypróbować. Więc mógłbym wam tutaj na przykład przedstawić, jak wygląda Crash Bandicoot, Mortal Kombat w sumie, nie wiem, czy jest takie bardzo interesujące, Final Fantasy 15, myślę, że byłoby całkiem interesujące. Persona 5, całkiem fajne, Resident Evil 7, Monster Hunter World, nigdy w to nie grałem. Co my tu jeszcze mamy? Detroit może? Batman, Ratchet & Clank, Bloodborne testowałem, ale wygląda bardzo słabo, naprawdę. Więc chyba nawet nie ma co pokazywać. 30 FPS-ów, więc przeciętnie to wygląda. Until Dawn i Infamous Second Son. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze jakiś kolejny odcinek właśnie z tej wstecznej kompatybilności, no to proszę bardzo, spójrzcie sobie na te tytuły. No i może nagram jeszcze jakiś tutaj kolejny odcinek, ale w sumie jeszcze nie wiem. Dobra, w każdym razie mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. Zostawiajcie lajki, sobie dzwonki, jeżeli tak. No i tyle. My się z wami żegnam. No i do jutra.